Witam serdecznie, witam ponownie. Kolejnym gołębiem przekazanym spośród kręgu moich znajomych jest gołąb od kolegi Jelle Rozier z Belgii. Jelle Rozier jest to naprawdę bardzo, coraz bardziej powszechnie znana w Belgii, na świecie postać hodowlana. W tym roku jest pierwszym wicemistrzem Belgii w lotach gołębi młodych. W zeszłym roku był drugim wicemistrzem Belgii lotów narodowych gołębi młodych, więc 2 lata, drugie, trzecie miejsce w Belgii. Naprawdę przy bardzo dużej rywalizacji jest to, uważam, zasługujący na uwagę wyczyn. Tym bardziej dzisiaj jest już bardzo duży problem z jego hodowli, pozyskać gołębie. Gołębie jego naprawdę bardzo znacznie cenowo wzrosły, więc tym bardziej jest nam miło, że gołąb, który naprawdę przedstawia wartość, no naprawdę u niego w gołębiku kilku tysięcy euro, więc przekazał ptaka z bardzo swoich takich topowych lotników i gołębi rozpłodowych. Matką tego gołębia jest Szenna, jest to samiczka, która zdobyła kilka czołowych konkursów, która również wydała czołowe ptaki już. Zdobyła m.in. pierwszy konkurs na 1400 gołębi, czwarty na 760, czwarty na 1300, czwarty na 2500, siódmy na 950, jedenasty na 1700. Jej córka już w zeszłym roku była 19. asem lotów narodowych w Belgii. Więc naprawdę jest to gołąb bezpośrednio z najlepszych linii. Oczywiście jest Queen Elle, która dominuje u Rozierza. Ze strony ojca, ojcem jest Bibi, tak zwany. Jest to również bardzo dobry gołąb rozpłodowy. Wydał już pierwszy na 3300, pierwszy na 275 gołębi, 20 narodowy na 5100, 51 na 24000, 58 na 3900. Także jest to również ojciec, jest również półbratem Seven. Seven był najlepszym asem Belgii w 7 lotach narodowych. Ojcem, dziadkiem jest White Bart, który jest u Rozierca bardzo dobrym gołębiem rozpłodowym z hodowli Gering. Także jest to samczyk o numerze 602 6355. Jest to samczyk niezbyt, może nie jest najstarszy, ale już ma 6 piórek wyrzuconych. Bardzo waleczny, agresywny w gołębniku, walczy o swoje miejsce. Także osobiście szczerze polecam, jest to go wyjątkowo witalny, zdrowy i żywotny. Także na pewno jest to niesamowita cegła, kamień węgielny w każdej hodowli, która go zdobędzie. Także gratuluję z góry komuś, kto będzie szczęśliwym nabywcą. Dziękuję.